pożyczki, podatki, pytania i odpowiedzi. Ekspert radzi. Darmowy poradnik dla Polonii. Nazywam się Agata Smetaniuk, jestem trenerem osobistym, jestem również trenerem kadry narodowej karate Stanów Zjednoczonych i specjalistą od teorii sportu. Pierwszy raz na siłowni. Co ze sobą zabrać i jak się zachować? Zabrać przede wszystkim siebie, jakieś sportowe obuwie, wygodne ubranie, żadne klamry, nic co by nas usztywniało. Może być ubranie dopasowane, może być luźne, to w zależności od preferencji, co lubimy. Dobrze jest zabrać wodę ze sobą, ponieważ nie każda siłownia daje tą wodę tak naprawdę. Warto zabrać ręcznik, ponieważ przed całym okresem pandemii i wirusa te serwisy były w wielu siłowniach udostępnione. Niestety teraz są wstrzymane ze względu na to, co się dzieje, więc warto zabrać swój. Można wziąć kłódkę, oczywiście torbę, kłódkę, jakieś rzeczy na przebranie, rzeczy do schowania, a zamknąć sobie to w szafce, w szatni, prawda? Więc takie rzeczy warto wziąć ze sobą. Chęć do ruszania się, prawda? Chęć do tego, chęć do wyjścia do nowego. Jest to dla nas coś nowego, skoro idziemy pierwszy raz. Jak się zachować? Tak naprawdę być sobą i pytać, dużo pytać, nie bać się, przede wszystkim się nie bać, czyli idziemy w nowe miejsce, nie czujemy się absolutnie zawstydzeni, nie mamy takiej potrzeby, tak było kiedyś lata temu, ludzie, którzy szli na siłownię, byli, troszeczkę się wstydzili, bo tam tak zwani pakerzy tylko byli na tych siłowniach, teraz już tak nie jest. Czy są jakieś zasady panujące na siłowni? Są zasady panujące na siłowni, takie typowo, po prostu taka kultura, prawda, można powiedzieć fizyczna i tego, tych ćwiczeń, których robimy. Takich zasad jest parę. Generalnie jesteśmy przyjaźni dla kogoś, ten ktoś jest przyjazny dla nas. Myślę, że to jest zasada panująca wszędzie na ulicy, w restauracjach, prawda, i tak dalej. Zasadą taką podstawową, którą ja widzę jakby zaburzoną na siłowni, jest coś takiego, że szczególnie nowi ludzie, którzy przychodzą na siłownię i już gdzieś usiądą sobie na jakiejś maszynie, oni się tam czują swobodniej, prawda, już czują się bezpiecznie. Na przykład siedzą na tej maszynie tam dopóki skończą i jak ktoś do nich podejdzie, bo chciałby z nimi ćwiczyć na zmianę, to oni czują się jakby jakaś ich prywatność była naruszana. Tu proszę się absolutnie nie czuć, że tak powiem, siłownia jest takim miejscem ogólnym, to jest jedna z takich podstaw kultury na siłowni, gdzie ten sprzęt jest dla wszystkich, my robimy serię i tak nie zrobimy trzech serii pod rząd, prawda, ponieważ potrzebujemy przerwy pomiędzy, więc w tym pomiędzy ktoś inny może skorzystać z tej samej maszyny i to jest całkiem normalne, tutaj nie ma co się jakby obrażać, tak samo w drugą stronę, jeżeli my chcemy z czegoś skorzystać, jak ktoś na tym siedzi, na tym sprzęcie, że tak powiem, to możemy spokojnie podejść i zapytać, czy nie moglibyśmy ćwiczyć razem, prawda, na zmianę. Jest też taką kulturą, która teraz też jest coraz częściej zaburzana, to, że bardzo często widzimy ludzi na telefonach. No i te telefony, wiadomo, są przyrośnięte do kieszeni, prawda, gdzieś tam do ręki. Wiele ludzi słucha muzyki z tych telefonów na słuchawkach, więc jakby są siłownie, które zabraniają używania telefonów, tylko że to się absolutnie nie sprawdza, ponieważ telefon jest również odtwarzaczem muzyki i tutaj jakby tego już zabronić nie można. A tam sobie ludzie usiądą na jakiejś maszynie, na internecie sprawdzają coś przez 20 następnych minut, tak naprawdę tylko blokują przestrzeń, więc to jest rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, żeby czegoś takiego nie robić. Najprostsze zasady higieny, czyli wiadomo, jeżeli bardzo, bardzo się pocimy, to sprzątamy po sobie, wycieramy tą maszynę, prawda, żeby to było do użytku dla następnej osoby i tak samo jak pójdziemy na kolejną maszynę, nie chcielibyśmy iść na taką maszynę, która jest oblana czyimś potem w taki bardzo jawny sposób, prawda, tylko jakoś wytarta. To są takie podstawowe zasady, ich jest troszkę więcej, ale myślę, że to przyjdzie z czasem, jak chodzimy na tą siłownię i ta przestrzeń stanie się nasza. Jakie są tendencje zachowań na siłowni? Ja generalnie widzę, że w ogóle jest taka tendencja wzrostu kultu ciała jakby, czyli że to jest fajne, że my dbamy o swoje ciało, że tego jest coraz więcej, że to jest wśród młodych ludzi. Porównując do naszych czasów, kiedyś w Polsce, dawno temu, to
wychowania fizycznego każdy się zwalniał, prawda? To była lekcja, z której, ja jeszcze pamiętam, dziewczyny to jakby patrzyły, pierwsza rzecz, co to była, to żeby się zwolnić z wychowania fizycznego. Teraz jest taki kult ciała, młodzi ludzie tworzą wręcz taką społeczność, fit, można by powiedzieć, gdzie oni chodzą na siłownię i to jest ich takie hobby, takie dodatkowe, oni spędzają czas nie gdzieś w dyskotekach, nie gdzieś, gdzieś na zewnątrz, prawda, w jakichś pubach, tylko idą na siłownię. Więc to jest fajne, bo to jest też dla zdrowia. Tu oczywiście z wszystkim można przesadzić, ale jakby ruch jest bardzo, bardzo korzystny. Jest też taka tendencja, którą ja widzę, kiedyś tego nie było, żeby na przykład starsze osoby chodziły na siłownię. Chodziły na siłownię i coś ze sobą robiły, coś ćwiczyły, prawda? My w Polsce, wiadomo, to było też inaczej niż troszeczkę jest tutaj. Tego ruchu było więcej. Ludzie chodzili do sklepów, tutaj do sklepów trzeba przecież podjechać. Chodzili z zakupami, czyli nosili jakieś ciężary, więc pewne rzeczy były naturalnie wykonywane. Teraz oczywiście to też zanika tam, prawda, bo ponieważ dobrobyt spowodował też to, że dużo ludzi jeździ, wozi, że tak powiem się, więc ta otyłość w Polsce już też, że tak powiem, rośnie. Ale jest ten trend taki, gdzie ćwiczenia są dla nas coraz bliższe. Nie ma czegoś takiego, że my się wstydzimy, że siłownie są tylko dla pakierów, tylko dla mięśniaków, prawda? I my tam wchodzimy i nie wiemy, co zrobić i jak się zachować. Teraz jest to bardzo powszechne dla wszystkich i ja generalnie widzę taką tendencję i uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny kierunek. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, proszę o e-mail, adres e-mailowy to redakcja@amerykapopolsku.com. Prawo, ubezpieczenia, pożyczki, podatki, pytania i odpowiedzi. Ekspert radzi. Darmowy poradnik dla Polonii. Wyślij pytanie do eksperta już teraz. redakcja@amerykapopolsku.com lub dzwoń 224 288 8820.